Cześć moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka Urządzania domu Ani Shirley. E, dzisiaj urządzimy sobie kuchnię w domu na zielonym wzgórzu. E, I tak właśnie sobie pomyślałam, już Wam zresztą mówiłam, że będę zamieszczać e, takie nieco krótsze filmiki, żebyśmy, żebyście mogli oglądać je częściej no właśnie, i, a mi będzie też łatwiej je wtedy nagrywać. Aha, widzicie co? Przepraszam, muszę tutaj wyciszyć jedną rzecz. Tak, zawsze to robię na początku nagrywania i, i niestety słyszycie różne dziwne dźwięki bo ja je zapominalska jestem, no dziury w mózgu, musicie mi wybaczyć. E, no i właśnie budujemy sobie kuchnię. Chciałam, żeby wyglądała tak dosyć tradycyjnie. Jak już mówiłam, e, jeśli chodzi o ściany i o podłogę, właśnie zależało mi na tym, aby um, one widać było, że one są no, użyte, tak, nie że zniszczone, ale zużyte że ta kuchnia już ma swoje lata i no, i nie jest taką, wiecie, świeżutką zaraz po urządzeniu, zaraz po wybudowaniu kuchnią, stąd też użyłam właśnie tych nowych z najnowszego dodatku, tego miejskiego, tak? Nie tego z wampirami. Ścian, bo podłogi to są, zdaje się, z dodatku do Halloween. Tak mi się wydaje. Bardzo w ogóle je lubię i często ich używam podejrzewam, że mogliście to zauważyć fajna jest ta kuchenka ja nie pamiętam skąd ją wytrzasnęłam prawdopodobnie z TSR ale nie dam sobie ręki uciąć bo możliwe, że z jakiejś innej strony wiecie co, ja najczęściej mody znaczy mody, nie mody tylko obiekty zmodyfikowane do Sims 4 ściągam albo właśnie ze strony TSR The Sims Resource, albo wyszukuję sobie na Pinterestie. Wpisuję po prostu Sims 4 i tam są, no tam jest tego mnóstwo, można znaleźć naprawdę fajne rzeczy. Czasami kierują właśnie na TSR, a czasami na zupełnie jakieś inne strony, czy blogi, tym podobne, ale myślę, że to jest naprawdę fajny i najprostszy chyba sposób na znajdowanie ciekawych rzeczy. Szczególnie, że można, jeśli coś Wam się rzeczywiście podoba, to można to sobie y, przypiąć i, i w razie czego do tego wrócić, bo wiecie, co to jest i skąd to jest. Tak, teraz właśnie to powiedziałam i uświadomiłam sobie, że tego nie robię, a chyba powinnam zacząć myślę, że zacznę, to wtedy dam Wam tutaj linka do mojego Pinterest'a, będziecie sobie mogli zobaczyć moje obiekty zmodyfikowane, ale to trochę potrwa, ponieważ jak mówiłam, no nie robiłam tego, tak, a minęły już dwa lata i mam tego już naprawdę całą, całą masę, a fakty są takie, że muszę też w tym zrobić porządek, no bo niestety mam tego trochę za dużo, cała masa rzeczy jest nieużywana, no i mi muli grę. No, co tu dużo gadać? Obiekty zmodyfikowane mulą grę, aczkolwiek najbardziej one wpływają na ładowanie gry. To znaczy, ona po prostu po włączeniu długo się załącza i długo ładują się te panele, jak się gdzieś jedzie i, i tak dalej. Ale jakby na samą rozgrywkę. Nie wydaje mi się, żeby to miało wpływ, przynajmniej ja takiego wpływu nie zauważyłam. O, Simsy wieszają mi się lub nie wieszają tak samo wtedy, jak mam włączone obiekty zmodyfikowane, jak i wtedy, kiedy mam je wyłączone, więc myślę, że one, nawet jeśli mają wpływ na samą rozgrywkę, to jest on niewielki, a najbardziej wpływają po prostu na długość załączania się samej gry. To tak woli tego, co. Co po prostu zaobserwowałam, bo też ręki sobie za to udziąć nie dam, ale, ale wydaje mi się, że, że tak mniej więcej to wygląda. No, jak widzicie, kuchnia powoli się tutaj urządza. Fajne są te szafki, na których można poukładać własne rzeczy. Chciałam, żeby tu było właśnie dużo takich no, jak to się nazywa słoików. No, słoików, tak. Słoików z różnymi przetworami napakowałam tam tego tyle ile mi się udało stosując różne kody no chciałam jeszcze więcej ale, ale jednak gra ma swoje ograniczenia a ja mam też z ograniczoną cierpliwość bo podejrzewam że gdybym bardzo chciała to jeszcze bym tam coś wcisnęła ale no zajęło mi to trochę czasu i trochę nerwów dlatego też jest tak jak jest mogłoby być więcej ale, ale może być też i tak jak jest, jak jest jak widzicie no myślę, że ta kuchnia całkiem fajnie się ostatecznie będzie prezentować taka tradycyjna wiejska kuchnia wiecie czego mi brakuje jeszcze w The Sims 4 poczwórnego stołu w kwadracie tak, stoł w kwadracie, bo mamy stoły krótsze, mamy stoły dłuższe, mamy okrągłe i kwadratowe małe, a brakuje mi takiego stołu 2 na 2 Wiecie, dwie kratki na dwie kratki w kwadracie. Były bodajże w The Sims 3 takie stoły i naprawdę fajnie by było, gdyby w The Sims 4 też się taki stoł wreszcie pojawił. No, poczekamy, zobaczymy. Może w końcu Maxis wpadnie na to, że taki stół by się przydał. Ja wiem, że można szafki ułożyć w taki sposób, ale to nie wszędzie pasuje. Do takiej wiejskiej kuchni no, nie wydaje mi się, żeby to pasowało. No, ale ostatecznie i tak by się taki stół tu w sumie nie zmieścił w tym pomieszczeniu. Troszeczkę za mała ta kuchnia mi wyszła, no, ale dobra, niech będzie taka, jak jest. Może, może być, ostatecznie. Ja rzadko używam w kuchni zasłon, bo mi się zawsze wydaje, że do kuchni to, to jest takie, wiecie, prześmierdnie zapachem, ubrudzi się szybko. Mówię tak w realnym świecie, ale jakby przenoszę to na Simsy, ale tutaj pomyślałam, że właśnie w takiej wiejskiej kuchni jednak te zasłony mogą się przydać, więc ostatecznie coś tam w tych oknach powiesiłam. Tak, jeszcze w tej chwili tego nie widać, ale wkrótce, wkrótce zobaczycie. E, oczywiście cała masa, no masa, może nie masa, ale sporo obrazków, e, takich w, w wiejskim stylu, z ziołami, jakimiś roślinkami, coś takiego. E, też nasiągałam tego swego czasu sporo e, i jakoś nie używam. Trochę, trochę żal. Że nie używam, ale po prostu też nie za bardzo mi one pasują do budynków, które ja najczęściej tworzę. A tutaj myślę, że całkiem fajnie się przydały i całkiem fajnie wyglądają. O, właśnie, teraz zasłony. Chciałam kurcze. Żadne też mi tak do końca nie pasowały, dlatego ostatecznie wybrałam inne. Sporo tego w sumie już jest, a ja ciągle jestem niezadowolona. <laughs> ciągle jestem niezadowolona z. Właśnie z tych zasłon. Za cały czas mi brakuje tych właściwych takich. No cóż no. Jak wszystkim zapewne też mi brakuje właśnie możliwości zmiany koloru wszystkiego, tak jak było w The Sims 3. Miałam też problem z doświetleniem tej kuchni, ponieważ nie chciałam używać elektrycznego światła od góry. A jakoś tak te lampki bardzo słabo świecą, więc. <laughs> Ostatecznie, właśnie, jednak użyłam tego światła elektrycznego, które okazało się tylko nie u góry, a, a na ścianach, ono okazało się też bardzo słabo świecące. A, no, nakombinowałam się z tym światłem, bo ja lubię jednak dobrze oświetlone pomieszczenia. Ja wiem, że można fajny klimat stworzyć, ale ja lubię w grze widzieć, co robię. <laughs> a, dlatego lubię jednak, kiedy te pomieszczenia są dobrze oświetlone. No tak właśnie widzicie, umieszczenie tego wszystkiego, tak jakbym chciała nie było takie proste. No właśnie tak. Ale ostatecznie myślę, że fajnie, fajnie się to prezentuje. Tak, to na dzisiaj jest tyle, więcej o właśnie. Tu jest jeszcze taki sposób na postawienie rzeczy tam, gdzie one nie chcą się wstawić. Półki. Wcisnęłam półki e, jakby pod te szafki i dzięki temu byłam w stanie postawić na tych szafkach jeszcze jakieś e, oświetlenie albo inne elementy ozdobne. To jest, to jest fajne, że, Sim, że w Sims 4 jednak jest właśnie taka możliwość, żeby te obiekty ze sobą łączyć i, e, i kombinować z tymi ustawieniami. To jest duży plus. Tego mi z kolei brakowało w trójeczce. E, no, o, właśnie widzicie, też tutaj szafkę postawiłam, i teraz mogę sobie tam u góry coś wcisnąć. Co prawda, nie wszystko na tych półeczkach chce się stawiać, ale coś tam zawsze się uda położyć. Okej, okay, moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Kuchnia jest urządzona. Następna w kolejności będzie ten pokój. Obok kuchni i pokój Mateusza. Tak sobie myślę, że zrobię je w jednym filmie, ale nie obiecuję, nie wiem. Zobaczę, jak mi się uda. Tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, moi drodzy. Życzę miłego simowania i odkrywania nowych dodatków. Trzymajcie się. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa! pa.